Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, przyszedł czas tutaj w moim sampie na zamontowanie pompy do serii X z całym osprzętem, czyli z dolewką, z czujnikiem temperatury. Spróbujemy sobie też podłączyć to mieszadło, które miesza nam dany komponent, czy daną ciecz, którą chcemy podać na głowicy numer A. Też to sobie, słuchajcie, jakoś podłączymy. Do tej pory tutaj w moim akwarium morskim, pokażę Wam je także za chwilę, albo jakieś przebitki będę robił, żebyście widzieli, jak moje akwarium morskie obecnie wygląda, pracowały te pompy. Te pompy z Aquatrendu, bardzo fajne, Doser AT1 i dodatkowy moduł AT2. Bardzo fajne, razem z dolewką, to wszystko u mnie działało, z czujnikiem temperatury i tak dalej. No ale przyszło nowe, bardziej smart, więc trzeba się nad tym smart pochylić. Zapraszam na film. Dobra, jak widzicie w moim sampie już kiedyś na którymś filmiku, kliknijcie, tutaj teraz się pojawia, obejrzyjcie. Wymienialiśmy sobie te wężyki na fajne, takie silikonowe, kolorowe, żebyśmy wiedzieli, co na jakim wężyku jest podawane. To bardzo mi ułatwia, robi mi tutaj fajny porządeczek w moim sampie, chociaż i tak tutaj jest jeszcze dużo do ogarnięcia, ale pola manewru mam mało, gdyż ten samp jest naprawdę, naprawdę mały, a duży zbiornik. Więc tak, słuchajcie, Samudra Doser X wyląduje dzisiaj u mnie w zbiorniku. Aplikację sobie też za momencik zainstalujemy. Wszystko wam, słuchajcie, pokażę. W zestawie, słuchajcie, mamy dostępne 5 wężyków kolorowych. Nie musicie dokupować w innych firmach. Wężyki trzeba sobie ekstra dokupić. Tutaj firma Aquatrend daje już wężyki w zestawie, więc macie wężyki. Ja nie będę ich teraz wykorzystywał, bo jak wiecie, mam jakiś czas temu ładnie wężyki zrobione, więc nie mam potrzeby. No dobrze, kochani, więc mamy naszą pompkę do serii X. Powiem Wam, że nie podłączałem jej jeszcze, żeby się pobawić aplikacją jakoś szczególnie i tak dalej, ale jedna rzecz mi zwróciła uwagę, to Wam zaraz pokażę, jak szybko kręcą się te głowiczki tutaj od dozowania. Wyjątkowo szybko, chyba pierwsze urządzenie, gdzie tak szybko to się kręci. Nie wiem, wcześniej jakby się nie spotkałem, a kilka różnych urządzeń miałem, bawiłem się różnymi pompkami dozującymi i w większości one się kręcą w miarę wolno, nie? A tutaj naprawdę zapierdziela. To zresztą Wam pokażę od razu, poczekajcie. Podepniemy sobie tak na szybko zasilacz. Dobra, podłączyliśmy, tutaj się zapaliła na moment taka kontrolka. Teraz Wam pokażę aplikację. Aplikacja Doser X synchronizuje dane, pobiera terminarz i tak dalej. Ja Wam to wszystko pokażę, ale chcę Wam jedną rzecz. Zobaczcie, są zamontowane pompki. Nie wiem, czy będziecie widać. I teraz zobaczcie, jak to zapierdziela. Nie wiem, czy by to... Jest naprawdę szybko. Kurczę, nie będziecie tego widzieć chyba, ale naprawdę to zapierdziela, nie? I to wszystko, słuchajcie, mamy sterowane z apki, ja Wam to później wszystko pokażę, tylko najpierw sobie to jakoś podłączymy sensownie, żeby to miało ręce i nogi. Z racji tego, że mój sump nie jest za duży, w ogóle moje miejsce tutaj w szafce, w ogóle miejsca tutaj w szafce za dużo nie ma, więc ta pompka, nie będę w stanie jej tutaj chyba przykręcić, chociaż tak by było najlepiej, nie? Zobaczcie. Jakbym zrobił tak, pod samym tym i na dwie śrubki przykręcił. To by było najlepiej. Od góry nic nie ma do podpięcia, więc nie byłoby problemu. A od dołu to co jest, to bym wszystko zmieścił, nie? Więc pójdę, słuchajcie, po wkrętarkę i wkręcimy. Teraz, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą pompkę, to mógłbym ją zamontować w tym miejscu, mniej więcej tak, ale wtedy będę miał problem ogólnie z podpinaniem kabli od dołu, bo tutaj jest ta półka, więc nie wiem, czy nie lepiej by było zostawić
tą pompkę tak. To nie jest żaden problem dla pompki, abym ją w taki albo tutaj w taki sposób bym ją zostawił. Zobaczcie, tak bym ją zostawił i ona po prostu może sobie tak leżeć jakby na pleckach, powiedzmy, nie? Będzie sobie leżała na pleckach, tutaj będę mógł śmiało sobie wszystko powpinać. Wszystkie rurki mam nadzieję, że jakoś mi sięgną, żeby tutaj podpiąć, więc też będzie spoko. Nie będę musiał tutaj się jakoś super gimnastykować, bo nie mam za bardzo, słuchajcie, jak tego inaczej przykręcić. No tak będzie niefajnie, bo będzie ciężko mi podpinać od dołu i wypinać ewentualnie, jak będę coś chciał. Najlepiej by było tak po prostu, niech ona sobie tutaj spokojnie leży. Nic jej tutaj nie przeszkodzi. Tu wszystko śmiało mogę wpiąć. Wężyki sobie mogę popodpinać i będzie elegancko, nie? Więc tak ją zostawimy. No dobra, zobaczcie, i będzie to mniej więcej wyglądało tak, nie? Tutaj idą wężyki do akwarium. Pompa będzie leżała w taki sposób jak teraz. W niczym to, słuchajcie, totalnie nie przeszkadza. Już sobie ją za pomocą aplikacji pozałączałem poszczególne pompki. Wężyki są napełnione płynami, więc będzie ona w taki sposób tutaj, słuchajcie, sobie leżała. Wydaje mi się, że spoko. No, wygląda to chyba nie najgorzej. Będzie łatwo mi tutaj podpinać pozostałe elementy do tej pompy. Więc teraz sobie podepniemy czujnik temperatury. Tutaj, słuchajcie, w tym zestawie to macie fajne, że jedno urządzenie, jedna taka pompa, do której wpinacie i czujnik temperatury, i dolewkę, i macie pompę dozującą, i jeszcze mieszadło magnetyczne. Wszystko obsługuje jedno urządzenie i wszystko macie w jednej aplikacji dostępne. I że tak powiem, elementy, które montujecie dodatkowe do tego, do Serixa, nie są wcale takie drogie. Wydaje mi się, że to jest spoko i teraz właśnie go zamontuję. Tak, słuchajcie, wygląda czujnik temperatury. Czujnik, przystawka, żeby przyczepić do akwarium, czy tam do sampa, w jakim miejscu chcecie. Przystawka i wtyk podłączający do ser X-a. Z racji tego, że kabel jest fajny, długi, a ja lubię badać zawsze temperaturę w akwarium, więc tutaj też tak sobie zrobimy, że sonda wyląduje w akwarium. Czujnik temperatury zamontowany w akwarium. Jeszcze potem muszę go troszeczkę w inne miejsce przyczepić, żeby nie był tak blisko falownika. I wtyk z czujnika temperatury podpinamy w tym miejscu oznaczony temp sensor. I dobra, czujnik temperatury wpięty. Od razu automatycznie w lewym górnym rogu macie temperaturę, jaka jest w zbiorniku, 25,5 stopnia. Tyle pokazuje. Teraz sobie klikniemy i ustawimy sobie alarm. Poniżej 22, żeby był alarm, i powyżej 27. Zaznaczymy OK. Klikniemy prześlij ustawienia przesłane. Dobra, więc temperaturę mamy, pompy mamy już podłączone. Dobra, dozbrajamy dalej. Teraz dolewka automatyczna Samudra Level Control S. Mówię, są, słuchajcie, dwie wersje dolewki. Możecie kupić sobie z elektrozaworem lub z pompą. Ja mam wersję z pompą, bo taka też mi jest u mnie potrzebna. Więc montujemy. Dobra, w pierwszej kolejności skręciliśmy sobie uchwyt. Dwa czujniki pływakowe na końcu tego uchwytu. To ląduje w sampie. Czujniczek zamontowany w tym miejscu. Czujnik wpięty tutaj, ATO sensor jest wpięty. Teraz tylko przeciągnąć jeszcze wężyk silikonowy do mojego pojemnika z dolewką, gdzie mam wodę RO, i plus pompeczka. No dobrze, więc mamy wszystko podłączone, 5 pompek. Wszystkie 5 mam wykorzystywane. Dolewka podłączona, czujnik temperatury podłączony.
Został nam jeszcze, słuchajcie, do podłączenia, została nam do podłączenia jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to mieszadło magnetyczne. Na razie je podłączę tylko tak, żeby wam pokazać, jak to działa, więc wrzucimy sobie je tutaj do pojemnika, które mam oznaczone KH, mimo że KH nie wymaga mieszania, ale tak, żebyście wiedzieli, jak to działa, żeby mógł wam to zaprezentować. Tak się, słuchajcie, prezentuje to mieszadło magnetyczne. Otworzymy, podłączymy też pod doser X-a i pokażę wam, jak to działa. Dobra, mamy nasze mieszadło. O, jak się odbija. I my je sobie zamontujemy tutaj, gdzie jest KH. Tak jedną ręką to będzie mi ciężko chyba. Albo może... O, nie będzie tak źle. O, tutaj... Tu mamy włącznik i prędkość mieszania regulujemy. Jest oczywiście też kabelek, pastylka, którą wrzucamy teraz do środka, do pojemnika. Kabelek podpinamy pod naszego doser X-a i zaraz wam pokażę, jak to działa. Dobra, i to wpinamy w miejsce oznaczone tutaj steerer. W tym miejscu wpinamy sobie nasze mieszadło. Czyli macie wszystko. Wszystko macie wpięte w jedno urządzenie i jedno urządzenie steruje i temperaturą, i pompami dozującymi, i mieszadłem, i dolewką. Wszystko z jednego urządzenia. I tak to się prezentuje. To takie chrobotanie, które słychać, jest spowodowane tym, że podstawka w tym moim plastikowym tutaj pojemniku jest takimi żłobieniami. Tam są jakieś napisy takie wytłoczone. I przez to ta pastylka równo gładko się nie obraca, tylko jakby haczy od te wyżłobienia i troszkę tak telepie tą pastylką. Normalnie pojemniczek, jakbyście mieli płaski jakiś ładny, to będzie bez problemu fajnie się kręcić. Tutaj regulujecie prędkość obrotów. No i mieszadło działa tylko z pompą pierwszą, czyli z tą pompą numer 1 tutaj. No dobra, ale wszystko fajnie, pompa zamontowana. Tak, widzicie, u mnie jest troszeczkę ciasno, więc musi ona niestety być w takim położeniu, a nie innym. Nie mam za bardzo miejsca, gdzie ją tutaj przymocować, ale po prostu tak na leżąco też może być, mi to w niczym nie przeszkadza. Więc widzieliście, jak to jest podłączone. Wszystkie możliwe podłączenia mam wykorzystane, więc fajnie. Ja lubię, jak jest urządzenie w pełni wykorzystywane, więc mamy doser X-a, mamy podłączony sensor temperatury, mamy podłączoną dolewkę automatyczną, pompa od dolewki automatycznej, zasilanie i mieszadło. Mamy wszystko podpięte, a teraz zobaczmy, jak to wygląda w aplikacji. Dobra, moi drodzy, więc odpalimy aplikację doser X, pokażę wam, jak to działa, jak to wygląda. W tle możecie obserwować sobie mój zbiornik, jak aktualnie wygląda. Musicie pamiętać, że pompa Doser X nie ma Wi-Fi, jest połączone przez Bluetooth, więc pompą łączycie się w miejscu, gdzie jesteście, w sensie, że jesteście blisko pompy, wtedy przez Bluetootha się łączycie i możecie wszystko sobie ustawiać. Nie ma połączenia z chmurą, nie ma połączenia z waszym Wi-Fi, więc nie dostaniecie powiadomień, czy nie możecie przestawiać już ustawień pompy, jak jesteście gdzieś poza domem. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda. Mamy 5 pomp, lewy górny róg, mamy temperaturę 25,6 stopnia. Tutaj w tym miejscu sobie mniej więcej ustawiamy, ile ma być maksimum, ile ma być minimum, jak mamy sobie ustawiać alarmy, poniżej jakiej temperatury i powyżej jakiej temperatury mamy dostawać znak sygnał. Następnie mamy 5 pomp. Ja już tutaj sobie mniej więcej ustawiłem, ustalamy sobie pojemność naszego pojemnika. Tutaj muszę wspomnieć też, że fajnie jakby było można wpisywać sobie ręcznie swoją wartość pojemnika, bo możemy wybrać tylko wartości, jakie są tutaj ustawione. 100 ml, 200, 500, litr, 5 litrów, nie? A ja akurat pojemniki do Balinga mam 1,5 litrowe, więc nie ma możliwości wpisania 1,5 litra.
więc muszę ustawić litr po prostu. Następnie mamy kalibrację urządzenia. Po wciśnięciu trwa kalibracja. Oczywiście mamy odpowiednie menzurki, gdzie wpisujemy odmierzoną wartość w mililitrach. Dobra, dalej mamy przycisk załącz, czyli przytrzymując ten przycisk uruchamiamy daną pompę. Następnie mamy deaktywuj lub aktywuj, czyli pompa aktywna i odmierza taką ilość płynu, jaką mamy wpisaną w harmonogramie. Zaraz Wam to także pokażę. I odmierz jednorazowy 1 ml zadanej cieczy, czyli chcemy podać po prostu 1 ml, klikamy i to się dzieje. Dobra, kolejną rzeczą jest harmonogram. Harmonogram poszczególnych pomp. Możecie każdą pompę sobie ustawić indywidualnie jak chcecie, ile ma być podawane w poszczególne dni. I ja tutaj sobie po prostu wpisałem między pierwszą a drugą, ma być 10 ml i na przykład między 14 a 15, 15. Co by mogło też być, żeby można było to nie robić ręcznie z palca, tylko że wpisuję wartość powiedzmy 40 ml dziennie, na przykład KH, i urządzenie automatycznie mi to tak rozrzuca, żeby się dawki nie pokrywały z innymi pompami, nie? Żebym ja nie musiał wpisywać 10 ml między pierwszą a drugą ręcznie, między 14 a 15 powiedzmy 15 ml i tak każdy dzień sobie ustawiać. Tylko żeby to było po prostu tak, że ja wpisuję wartość, jaką chcę mieć dziennie danego płynu, a urządzenie automatycznie mi to rozrzuca już na takie dawki, żeby było to dobrze dobrane i też żeby te dawki nie pokrywały się jakby z innymi dawkami innych komponentów, które dolewamy. Teraz ja to oczywiście sobie wszystko poustawiam. Poszczególne pompy sobie ustawiłem tak, żeby mi się te dawki nie pokrywały, że widzicie, pompa numer tam 4 zaczyna się od 11 do 12, podaje 10 ml i tak dalej, nie? Mogę zastosować, jeżeli już wpiszę dane dawki, mogę zastosować do wszystkich na przykład pomp, nie? Tylko że to będzie też podawane w tych samych godzinach, a fajnie jakby to automatycznie jakoś tak rozrzucało, żebym ja nie musiał tego ręcznie robić. Chociaż to, no, zrobimy to raz i jest zrobione, nie? Ale, no jakoś tak, nie wiem. Miałem styczność z innymi pompami i to jakby automatycznie było rozrzucane, tylko wpisywałem dawkę i to już się działo wszystko samo, nie? Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o harmonogram. Dalej mamy taką informację, że wpisujemy swoje parametry wody, wpisujemy sobie pojemność zbiornika, nazwę naszego akwarium. Tutaj dodajemy parametry, dodaj parametr, nazwa, jednostka, minimalna wartość, maksymalna wartość, jaka ma być. Taki nasz, słuchajcie, jakby dzienniczek, gdzie sobie wpisujemy różne wartości naszego zbiornika, wapń i tak dalej, nie? To jest, słuchajcie, to jest to taka informacja ogólnie o naszym zbiorniku. Zakładka kolejna to jest mieszadło. Tutaj przytrzymując uruchamiamy mieszadło. Oczywiście to się też dzieje automatycznie na pompie numer 1. No i później mamy ustawienia, włącz, wyłącz dźwięk, wyłącz dolewkę, instrukcja obsługi, odłączanie urządzeń, przywracanie ustawień fabrycznych i tak dalej, więc wszystko macie tutaj, bardzo proste, bardzo szybkie do ustawienia, bardzo intuicyjne. Mówię, można by kilka rzeczy poprawić, ale to myślę, że to kwestia oprogramowania, zmiany z czasem i takie coś już będzie zrobione. No dobra, to mamy aplikację. No i słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, coś byście chcieli wiedzieć, coś jest niejasne, coś Wam pokazać, to śmiało, śmiało pytajcie, ja będę się starał Wam wszystko pokazać, żebyście widzieli, że odpowiedzieć na każde pytania. Dziękuję bardzo firmie Aquatrend za podesłanie tego sprzętu. Będzie służył, będzie działał bardziej smart niż starsza wersja, którą miałem wcześniej. Fajnie, bardzo dziękuję, pozdrawiam. A, rzut oka obiecałem Wam.
na moje akwarium, więc teraz kilka ujęć.